coś zjeść. Stoję tutaj przed twoim oknem, daj mi coś zjeść. Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Swojskie Gotowanie i Wędzenie, kochani. W tym odcinku powstanie 3 w jednym. Taka kiełbasa, taki warkoczyk, który właśnie widzieliście tam na miniaturze, żeby was, jakby nie, żebym to dobrze powiedział, ten warkoczyk, który was zaciekawił, żeby wejść i zobaczyć, jak ten chłopak to zrobił. Więc zaraz wam pokażę wszystko, co i jak. Tak jak tu widać, 3 kupeczki. Drobiowe, wieprzowe, wieprzowe. I teraz będą właśnie te 3 rodzaje kiełbas. Kroimy to w dniu dzisiejszym na mniejsze kawałeczki, będziemy to peklowali. Tu mam przygotowane miseczki. Jesteśmy w Polsce, więc biało-czerwone, kochani moi. O! I tak. Oczywiście, jeśli chodzi o te wariactwo na temat 3 tych kiełbas do tego warkocza, no to jak ich to chce. Tylko ja uważam, że drobiowa na pewno być musi. Bo to jest takie właśnie, nie na jedno kopyto będzie, czyli drobiowa, wieprzowa, jakaś wieprzowa, jakaś inna, więc co? Może to jest patent na te resztki też, które zostają w maszynce, dobre. Za chwilę miałem to powiedzieć. No nie wiem. A więc kochani, jak wam coś zostaje w maszynce nieraz, bo miałem to powiedzieć, tylko mnie uprzedziła, bo ja oczywiście wieczorem zawsze sobie mówię, jak będę, to będę mówił i ona to podsłyszała na pewno i teraz a coś taka zboiła. Próbuję zabłysnąć. Jak chcę zabłysnąć, to się brokatem, kochana, posypa. Nie, tutaj mi mówisz, co ja już dawno powiedziałem. Więc też można właśnie tak zrobić, że te resztki z maszynki, które są z nadziewarki, które nie do końca wykorzystamy, można tam sobie nazbierać z 2-3 razy i właśnie taki fajny warkoczyk stworzyć. Więc kroimy, za chwilę będziemy peklowali. Tu sobie to przesunę, najpierw zacznę od drobiowego, na małe kawałki pokroimy. Takie tam niesymetryczne i widzimy się za chwilę. Pokrojone, teraz czas na peklosur, bo musi nam się to peklować przez 24 godziny. Po 0,5 kg jest, więc to jest taka ilość, to będzie tej peklosoli na te 0,5 kg. Wiadomo, że jak jest kilogram, 2, 3, 10, 100, to trzeba to zwiększać, ale ta kiełbasa będzie w jelitach baranich, więc myślę, że to wielkiej jakieś nie wiadomo, jak bardzo ilości nich robił, nie będzie. I teraz tak, to jest drobiowe. Drobiowe włożyłem do czerwonej miseczki i na to mięso drobiowe damy jeden, to będzie akurat fit kiełbasa. Link wam też do tej fit kiełbasy dam w opisie, bo tu będzie tylko peklosul i aż 11 gramów na te 0,5 kg. Więc sypiemy te 11 gramów. Waga wytarowana. 9. 10. Jeszcze jeden gramek. Przesadziłem. Czekaj. Dobra. Okay. I to przychodzi do mięsa drobiowego. Za chwilę to rozrobimy, jak wsypiemy na resztę tego mięsa wieprzowego tym razem. Tu damy po 8 gramów, więc... ale sypnął. 7... 8... 1, 8... prawie 8. Waga normalnie w oczach. A ta łyżka, to wam powiem, że u nas jest ile? 3 takie łyżki? No 3. To jest po prostu tak niewygodne, jeśli chodzi o na przykład zupę czy o cokolwiek i zawsze mi trafi. Za każdym razem, jak tam się... To nie jest łyżka do zupy, tylko do sałatki. A to, że ty jej używasz do zupy, to już... Ja wiem, ale wiesz, o co mi chodzi. Mi chodzi tylko o to, że 3 te łyżki masz, ale jak sięgasz je, bo one są razem i za każdym razem i ta, i potem i jeszcze ta. Mówię, nie, no po prostu... No... Dobra. Mieszamy to z tą peklosolą. Odstawiamy na 24 godziny, tak żeby nam się przepeklowało.
przyprawimy to na trzy różne sposoby. To znaczy drobnego już przyprawiał nie będę, bo no... A czy fiki obasa to jest z tych... fileta i z udek, ale w tym przypadku damy tylko udka, ponieważ będzie to kiełbasa w jelitach baranich, o czym Wam już wspomniałem, i żeby nie było jakoś bardzo sucho, bardzo sucha, więc tylko udka damy, a udka są bardziej soczyste niż filet, jakby ktoś nie wiedział. Przyklepujemy to, trzecia miseczka tak samo, w miarę żeby to się rozprowadziło, potem będziemy to mielić oczywiście, więc zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. To znaczy, Wy już wiecie, a ja dopiero się przekonam. Muszę też jeszcze Ciebie przekonać, żebyś mnie nauczyła warkoczy. Myślę, że lepiej, jak się będziesz uczył na wizji. Pójdziesz na żywioł. Ale o co Ci to chodzi teraz? To będzie bardzo interesujące. Ale o czym mówisz? Żebyś się uczył warkocza tutaj. Słuchaj, ja Ci nie powiem jest tak. Trudno. Nie, jest coś. Czy jakiegoś kłosa miał zrobić, to nie mówię, ale... kłosa jeszcze mi tu, Boże drogi. Dobra, zapeklowane, odstawiamy na 24 godziny, widzimy się jutro. Jesteśmy już po peklowaniu. Teraz czas na przyprawienie przed mieleniem. Tak sobie teraz pomyślałem, że maszynka tu powinna stać. Za chwilę będzie stała. Ale dobra, zanim będzie stała maszynka, no to... czas na te przyprawy, to teraz to sobie przygotuję wszystko, dopiero potem przygotuję maszynkę. Jeszcze jedna rzecz, tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tego warkocza pleść na żywo, bo tam za dużo padnie tych niecenzuralnych słów, żeby mi ten YouTube nie zablokował filmu. Co ty na to? Moment się nauczysz. Jesteś pewna? Zobaczymy. Dobra. Drobiowe. Nie robimy z tym nic. 11 gramów peklosoli na te pół kilograma udek drobiowych. To zostaje. Kolejna rzecz. Pierwsza miseczka mięsa wieprzowego. To jest pół kilograma też. Jeden taki dość duży ząbek czosnku na te pół kilograma. Oprócz tego, to znaczy ja ją przyprawię tak, jak była robiona kiełbasa nadzwyczajna u mnie na kanale. Też link Wam wrzucę w opisie pod filmem. Kto nie widział, więc tu jedynie różnica będzie taka, że w tej nadzwyczajnej było 17 gramów peklosoli na kilogram, a tu będzie 18 gramów peklosoli na kilogram. Sól dana, czosnek dany, teraz czas na majeranek i pieprz. Pieprz damy drobny. Pieprzu damy 2 gramy na te pół kilograma. Nie wiem, czy dobrze powiedziałeś, że 18 tutaj dałeś? 18, 8 gramów na pół kilograma. To jest ile? A 8 gramów na pół... do 16. No. Nagrywaj tam, a nie się wścibiasz. 16 gramów, czyli mniej trochę, na co? Do roboty. Do roboty, a nie. Ktoś tam napisał jakiś. Faktycznie, ty. No źle powiedziałem, 9. 2 gramy na... Patrz, 2. Na te pół kilograma. To sobie rozmieszamy za chwilę. Z tymi przyprawami i majeranek. Majeranek mamy tu. Majeranek jest bardzo lekki, więc też go tam damy, już nie będę, bo na te pół kilograma to będzie wielki bzik. A! Taka mała łyżeczka. To jest ta kiełbasa, jest jedna, jest druga i teraz czas na trzecią. Trzecią zrobimy nieco inaczej, więc tu jest też pół kilograma łopatki. I do tej damy czosnek granulowany. O! Kolejny raz dobrze przyciąłem, widziałeś? O jest. Tego czosnku damy. Należy pamiętać o tym, że czosnek granulowany jest inna proporcja, jeśli chodzi o gramy, niż czosnek świeży. Dlatego, że na przykład czosnek świeży 6 gramów, a czosnek granulowany 3 gramy, bo jest bardziej intensywny i on jest wysuszony, więc to nic nie waży jeszcze. Bez kitu. Ta waga... Co jest, ty? Patrz. A za chwilę skoczy na 2. Poczekaj, muszę to sprawdzić, bo to... Ty teraz...
2 gramy mi wskoczyło? 3, patrz. Dobra, odsypiemy. 2. Dobra, tyle. Czyli 2 gramy na te pół kilograma mięsa. Suwaczek, pyk, zamykamy, odstawiamy. Papryka, słodka. Dłużej przytrzymuj, bo miałaś uwagę zwróconą. Tak, pani Kostrzewska? A? Co? Fuck you mi pokazała, orzesz ty. Papryki też damy na ten 2 gramy na kilogram, czyli damy 1 gram. Nie wiem, jak to się ten 1 gram tutaj przełączy. Powiedzmy, że to jest 1 gram. Jak ktoś ma wagę jubilerską, to tak sobie da. To będzie to. Teraz damy pieprz, ale tym razem nie drobny, tylko gryz. Ja wam pokażę różnicę. Dobra? Pokazać różnicę? Jaka jest różnica między tym pieprzem drobnym, a tym właśnie gryzem. Tak przybliżę, bo dobrze widać. Także różnica jest naprawdę znacząca, więc widać czy nie widać? Aj tam kręcisz tym telefonem. Już? Marta. No nie było. Ja teraz nie będę pół godziny pieprzu trzymał. Mogłeś z przodu paczkę pokazać i by było bez problemu. Nie było, za mało jest, żeby teraz ustawiać to tutaj i ten. Pieprzu, ten jest cięższy pieprz. Więc powiedzmy, że damy go 1 gram na to. Dobra. Pieprz jeden, drugi. Kolejna rzecz, ostatnia do tej kiełbasy damy czosnek niedźwiedzi, kochani moi, proszę bardzo. Ten czosnek niedźwiedzi, który już był kilkukrotnie u mnie używany. To jest zupełnie inna struktura niż majeranek, więc tego czosnku damy troszkę inaczej, żeby było, więc... Patrz, jak świeżo, jak on pachnie. Weź. Nie? Inaczej zupełnie. Nie będę tu już ważył, wsypiemy tu. Dobra. I tyle. I to są przyprawione te rzeczy. Czyli drobiowe bez niczego. Wieprzowa jedna, wieprzowa druga. Oczywiście teraz jeszcze jedna istotna rzecz. Kurczę, ale bałaganę robiłem. Artystyczny niała, tak to się mówi. Na boczek tej miseczki raz jeszcze to wyłączamy. I teraz wam coś jeszcze jedno istotna rzecz powiem. Więc do tego będziemy używać jelit baranich. I tu jest właśnie napisane X26-28. Z tego co zapamiętałem. I to są jelita baranie. Najgrubsze z najcięższych. Uważam, że wieprzowe raczej by były za grube, dlatego że 3 jelita, taki wargarz by był. A jelita baranie będą dużo cięższe i dużo lepiej będzie to wyglądało, dlatego za chwilę je otwieram, zaczynam sobie moczyć, to miele rozrabiam i lecimy z tym warkoczem. Ach, to będzie piękna rzecz, ten warkocz, już to widzę. 5 lat życia mniej, więc żeby tutaj gdzieś był początek, to bym wam pokazał, ale wam nie pokazuję jeszcze. No zasolone. Nie, dobra, ja sobie pomoczę to i za chwilę wam pokażę, jak będą wyglądały pomoczone. Dobra, to mięso mamy teraz pomielone już, pomieszane. Drobiowe już tu wylądowało na dziewarce. Pokaż, tu jest właśnie nadzwyczajna, tu jest z papryką i z czosnkiem niedźwiedzim. To damy pod boczek. Jelita baranie też już mam przepłukane. I ja je pociąłem na takie kawałki, zaraz zobaczycie jakie. I chodzi o to, że wy sobie możecie zrobić jakie długie chcecie, ale uważam, że mniej jak 50 cm nie powinny być, dlatego że przy warkoczu to się trochę to skróci, bo jednak to będzie przeplecione. Nie wiem ile to jest centymetrów, nie mierzyłem. I teraz tak, bierzemy 3 sztuki, bo 3 rodzaje kiełbas będzie. I taki będzie warkocz, który za chwilę wam pokażę, jak zrobię.
Dobra, i tak. Mamy równo. Powiedzmy, i teraz tak, bierzemy końcówkę wszystkie trzy z jednej strony i związujemy je razem. Wszystkie trzy. To jest pracochłonne. O, właśnie. Więc zsunęło się jeszcze raz. Pracochłonne, ale efekt końcowy. Na razie tej końcówki całej do końca ścinał nie będę. Tak zostawię z centymetr. I teraz tu jest ten lejek. Wezmę tą wodę, w której są jelita, pomoczę to. I takich tych właśnie zestawów zrobimy, nie wiem, za trzy pewnie. Jelito jest nie na pasku, równie dobrze można kupić właśnie takie jelita baranie, które są na pasku, ale tu w tym przypadku są takie właśnie i musimy dobrze to naoliwić, żeby nam się tu nic nie porwało. Naciągamy to jelito. To też nie będzie takie proste, bo to jest jelito baranie i po prostu masakra. Potem będziemy je nie za ciasno napełniać, bo będziemy jeszcze je zaplatali na warkoczyk. Idzie to, tak jak mówię, to nie jest szybka robota, ale wizualnie no to wiadomo, nie? I tak to robimy. Tu już praktycznie dojechałem. I tylko z jednym na razie, dlatego że dobra. I mam dojechano tego supełka. Widać to w ogóle? Mhm. Umiesz mówić? Mhm. To powiedz coś. I teraz lecimy z tym farszem drobiowym. Ściągamy to blisko, żeby tak spłaszczamy to za każdym tam nie wiem co kilka centymetrów, żeby nie było za sztywno. Trochę to potrwa i znowu ściągamy i spłaszczamy. Powietrza być nie może, nie będę tego tutaj przebijał, bo potem będzie to zawijane. O, jest dobrze. I lecimy. I od razu to drobiowe w każdy zestaw. Dobrze jest. Jest elegancko. Jest bajunia po prostu. I znowu ściskamy. To znaczy rozpuszczamy. O. I dalej. Żeby nie pękło, należy pilnować. Dlaczego tutaj, w tym przypadku akurat miałem jelita baranie 90 metrów. Myślę, że nawet na pasku może by były dużo wygodniejsze. Tylko tyle, że tam chyba dobrze pamiętam, że na jednym pasku jest 2 metry bieżące. I chodzi o to, że na pół by to prawie że było i by było elegancko. O, jak to się mówi, cierpliwy to i kamień ugotuje. Tak to się mówi, żeby nie zasłaniał, żeby to było widać. Ale myślę, że już widać będzie do końca. Oczywiście prawie tu już dojechałem z tym. Jeszcze kawałek to już może. Ja wiem, że to nie jest krótki film, ale jak jesteś w tym momencie już oglądania, co jesteś, no to to już wytrzymaj te trochę, chłopie. Chłopie kobito. Pięknie. To drobiowe będzie bielsze, nie? Wiadomo. O. Jeszcze troszkę. I będzie petardunia. O. No z tym to już trochę. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. I patrzcie, ile jest dłuższe, to jest to, o czym mówiłem. A ile się skraca po tym, po napełnieniu. Tak jak mówiłem, musi być płasko, tak jak teraz. I zobaczcie, to jest jeden zestaw.
Proszę bardzo. Ja przygotuję w tym momencie dwa pozostałe z tym mięsem i widzimy się przy kolejnej kiełbasie. Druga kiełbacha teraz. Więc mamy tak. Jelito. To samo robimy co z pierwszą, tylko że żeby nam się to nie poplątało, ponieważ żeby nie było problemu, bo to jest cienizna. Dobra, jest brzeg. Ok, jedno, drugie. I teraz tak, woda tu przygotowana. Pyk. Bierzemy początek drugiego jelitka. Tu jest o. Zawsze dobrze jest kawałeczek tutaj. O, i naciągamy identycznie jak było wtedy. Trzeba pilnować, żeby nic się tu nie wydarzyło. O, a co? Zaraz, musimy to. Zaraz. O. Zawinąłem. Dobra, dobrze będzie. I delikatnie, identycznie jak w pierwszym, lecimy z kiełbachą drugą. Tak samo, nie za sztywno. To było mielone na dziesiątkę, więc jest minimalnie farsz drobniejszy. Co kawałek też ściskamy. Ja muszę tak to trzymać, tak jest mi dużo wygodniej, więc taka sama długość musi być tego pęta jak drobiowego. Tylko trzeba kontrolować tę miękkość tego jelita, żeby nie było sytuacji takiej, że będzie za sztywne i będzie lipa trochę. Musi być tak, żeby nam się było dużo, żeby było wygodnie splatać warkocza, którego za chwilę się będę uczył. Ty się dziwisz o warkocza. Jak ja włosów nie mam, no to na czym ja się miałem nauczyć? No masz trzy córki, to miałbyś się na czym wykazać. Pamiętasz, jak z oliwką kiedyś się? Pamiętam. Jak wróciłam po półtora tygodnia do szpitala, to jeden wielki kołtun, że będzie trzeba włosy obcinać. Nie będę, słuchaj, nie będę gdzieś jaka stresował, tak sobie powiedziałem, więc rozumiesz? Mhm. No, właśnie tak było. Zostałeś po wierzchu, puścili do przedszkola. No i co? A pod spodem kołtun. I jak się dzieciak uczy teraz, widzisz? Wszystko przez te włosy. No, na pewno. No, pewnie. Musimy kontrolować tą długość teraz. Fajna rzecz to będzie, ci powiem, moja droga. Jeszcze kawałek. Dobrze. O, nie za sztywniutko. Pamiętajmy o tym. Patrz, widzisz? To o czym mówiłem. Jeszcze. O. I tak to wygląda po nałożeniu kiełbasy drugiej. Proszę bardzo. O. Wizualnie to jest zupełnie inaczej. Trzecie jelito jeszcze do kiełbasy trzeciej. Więc lecimy z pozostałością tego farszu i widzimy się przy kiełbasie trzeciej. Czas na trzeci rodzaj farszu z czosnkiem i z czosnkiem niedźwiedzim i z papryką. Identycznie robimy tak samo. Farsz już oczywiście włożony. Jelito do brzegu. I lecimy standardowo, jak z wszystkim. Idzie dobrze. Pięknie idzie. Ten jest farsz jeszcze inny. Kolorystycznie to będzie wyglądało, uważam, bardzo fajnie. Smakowo to jedynie jest różnica taka, że mamy trzy rzeczy w jednym. No ale te kiełbasy, no to różnie, równie dobrze można sobie zrobić pojedynczo. A tu chodzi o to, że wizualnie, no to uważam, że jak milion dolarów,
i myślę, że chyba też się z tym zgodzicie, bo ja przynajmniej nie spotkałem się z warkoczem z kiełbasy jeszcze nigdzie i pewnie myślę, że większość z Was również. Jelita porządne. Myślałem przez moment, że coś tam pękło, ale przywidzenia mam jakieś może. Jak Ty uważasz? Mam przywidzenia? Tak, jak zawsze. Myślałem, że powiesz, nie, co Ty, kochanie. Nie, nie, coś Ty. Tak, jak zawsze. Tak mnie właśnie traktujesz. Tak jak Ty mnie. A jak Cię traktuję? No, powiedz, to proszę. Kiedyś nagram, tak jak Ty tu mówisz. A co? Ale o czym teraz mówisz? Jakiś przykład, podaj przykład. Konkretnie przykład, tak jak murem będę mówił. Konkretnie! Stary fragles. I lecima, lecima, nie śpima. Ta sama długość. Od razu Wam pokażę. Dostałem tutaj mały instruktaż, jak te warkoczyki się zaplata, więc od razu jednego tutaj zrobimy, żeby ten film nie trwał wieczność, więc za jednym tym kadrem. Dobrze to powiedziałem? Mhm. Widzisz, jak jestem? Sprawdźmy tylko, czy długość jest taka sama tych kiełbasów. No, one nie muszą być aż takie idealnie równe, bo to i tak się później... To znaczy na koniec trzeba to związać wszystko. Dobra, mamy 3 sztuki tych kiełbas. Ja wstanę nawet. To sobie nasuniemy na boczek, żeby to nie przeszkadzało. Poczekaj. Tu jest minimalnie przydużo. Dobra, na razie zostawiamy. Więc teraz tak. Jak Ty to mówiłaś? Tak. Ten środek? No. Tak, nie? Mhm. Ten tu? Ten? Ja to się szybko uczę. Aha! To mi skomplikowane! Dzieciaków muszę wyczesać. Ja se myślałem, że to będzie nie wiadomo co. Ja pierdzielę. No to mi robota. Kurde. Ja myślałem, naprawdę. To proszę bardzo. Coś ciemianie jest. Nie uważasz? Dlaczego? Coś zobacz, jak to idzie mi. Jakbym normalnie fryzjerem był. I wiadomo, kto będzie czesał dziewczynki w poniedziałek. Wiadomo, oczywiście. A ty myślisz, że co? A to czyli co? Teraz może być taka sytuacja, że jeden jakby zostanie, czy co? Znaczy będzie krótszy, nie? Aha. Zobaczymy, na którego to trafi. I tak, to pleciemy dość ciasnawo. Oczywiście ta kiełbasa w tym miejscu, gdzie nam się to styka, to nie będzie takiej sytuacji, że ona się nam dowędzi, bo to jest na tak samo jak ten, jak dotyka na przykład kiełbasa do kiełbasy podczas tego wędzenia. To jest na takiej samej właśnie zasadzie. Dobra, myślę, że chyba tutaj zakończymy już, co? Jak Ty uważasz? Nie, no jeszcze. Nie, już jadłem tutaj. I teraz tak, wyciągamy całe te, które oczywiście, o jest, ale odwaliłem. O, urwałem. Co teraz? Muszę to skrócić. Znowu nie urwał. Poczekaj. I co? Wystarczyło tam włożyć i to zawiązać. Ale nie, to musi być wszystko 3 razem związane, wiesz? Czekaj. I tego też trzeba troszkę skrócić. To musi być ładnie, nie jakieś... Patrz, to trzeba wywalić z tego. Jelitka. Oczywiście to pójdzie gdzieś tam. Jać, ale mu odwali. Patrz. Słabo to będzie wyglądało. Czekaj. Wiesz co, zwiążemy najpierw 2. Bo ja miałem to wszystkie 3 razem związać, więc Wy tak nie zróbcie, jak ja tutaj zrobiłem. Przesunę to bliżej. Matko Święta, tak to właśnie wychodzi. Mnie zagadujesz tutaj. Nie? Mhm. No, przez Ciebie, przyznaj się. Ty. Ty. Kurde. Co mówisz? Weź jeszcze trochę tego mięsa z tego krótkiego. Tak, trzeba będzie chyba tak zrobić. I co, teraz mogę związać 3 na raz, nie? Chyba z tego też, co? Czy już nie? Nie.
bo to się poteguje, poteguje, ładnie jak razem. Sznurkiem nie mógłbyś tego związać. Nie, nie może być sznurkiem, bo... Zabierz jeszcze z tego drobiowego mięsa, bo... Z tego? Wiedziałam, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Dobra, poczekaj. Ty wszystko wiesz zawsze. No pewnie. Tak. Poczekaj. Ja wiem, jak to zrobię. Kurczę. Jest. Poczekaj, bo ten się... Nie śmiej się. Patrz, rozlazły się. Tylko. Czy co cię tak bawi? Bo te są za długie i mi w palcach tutaj się te, no, zahaczą się. Czekaj, jeszcze raz i mi się na pewno uda. To ściskamy do końca. To też. I to też. Widzisz, to chodzi o to, żeby to pokazać, że to nie jest takie... Dobrze, zapłatam? Czy nie? Już teraz pokręciłeś, ale... Dobra. Pięknie jest, ale patrz ty, jak mi się to... Ja mam grubsze palce niż te jelita i dlatego tak. Czekaj, tu jeszcze. Jakoś to połączę. Przy drugim będzie lepiej. Pokażę mu potem wiązanie, jak to wyszło. Patrz, wiązanie, widzisz? I tego do tego i bajunia. Widziałaś? Można? Można? Ważne, żeby sobie poradzić, czy nie? I nie jest tylko och i ach zawsze. Dlatego, że czasami się zdarzają takie sytuacje, że coś tam gdzieś tam. Boże. Ale się namordowałem. I tak ten warkoczyk będzie wyglądał. Co by na to? I tak robimy. Kolejnymi rzeczami. Tu będzie można hakiem sobie poczepić przy tym właśnie, o, tu we supełku. I będzie sobie tak wisiało i tak będzie się wędziło. Więc robimy resztę i idziemy się wędzarni. Co ja tutaj użyję? I tak to wygląda. Upał niemiłosierny. Wejdziemy do koloru. Tą plecionkę. Trochę to zejdzie standardowo. Powiem na koniec ile, ale ma być piękne. I zabieramy do parzenia te warkoczyki. Kolor piękny. Po parzeniu też się troszkę jeszcze zmieni. Z wędzeniem nie przesadzone. I dobrze. Bo nie o to chodzi, że ma być ciemne jakoś, nie wiadomo jak bardzo, ma być po prostu dobrze uwędzone. To są jelita cienkie, więc spokojnie wystarczy. Dobra, widzimy się w garze. I co? Nie wygląda to ładnie? Wygląda to pięknie, nie tylko ładnie. Z tej strony trochę gorzej, tu gdzie było na hakach, trochę się wyciągnęło, ale powiem wam, że rewelacja. Oczywiście drobiowe jest jaśniejsze, no bo to zawsze tak jest i też jest niepodowędzane. Ja wam przekroję kawałek, pokażę, żeby wszystko było jasne. Teoretycznie to... Myś kawałeczek, a ty pół warkocza. Już zaczynam, nie da zjeść. Oj, ty masz... Oj, tym... Ja, wiesz co? Jak pół warkocza? Ile wziąłem raptem? No co, a potem tłusto gotujesz. Przykro, no to tłusto gotujesz, bo gotujesz tłusto. Człowiek chodzić nie może już sam. Ledwo. No i co? I to tak wygląda teraz, że... Może najpierw drobiowe. Ja wiedziałem, jak to smakuje, bo... Smak kwitki kiełbasy. Kolejna to będzie... nadzwyczajna. Smakuje nadzwyczajnie, naprawdę. No i trzecia. Z czosnkiem niedźwiedzim.
smak. Muszę zrobić, muszę wymyślić. Przepis jakiś. Czyli wymyślenie było. I co, nie dość, że to dobre jest. To jeszcze to ładnie wygląda. Inaczej zupełnie. Co ty na to powiesz? No super. Wiem. Tego drugiego jutro na grilla. Weźmiemy. Na przykład. Dojem sobie to mogę? Jak musisz. Jak musisz. Kochani, uważam, że to zawsze coś innego. Więc jeśli mój pomysł i ten film i ja wam się podobamy, a co się tak rozbawiło? No to na pewno się podobasz. No a co, czemu mam się nie podobać? No podobasz się, no właśnie mówię, że na pewno się podoba. Ja już się na Paragonie Biegrodze podpisywałem. Także wiesz, jak chcesz autografu teraz, bo potem się nie dopchasz. No co, dziwicie coś? Nie. No. Więc, znowu mnie wybiłaś z rytmu, co mówiłem? Ja nie wybiłam, co ty tak gadasz? Co ja mówiłem? No, że... Aha, jeśli film się podobał, tylko mnie przerywaj teraz. To oczywiście lajkujcie ten film, zostawcie jakiś miły komentarz po sobie. Aha, ten kanał, kochani moi, większość osób, czyli 70% ogląda, ale nie subskrybuje, więc zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, który wam tam się gdzieś pojawi. Jeśli chodzi o jelita baranie, tak, tutaj była paczka 90 metrów bieżących, ale sami widzieliście, jak one się... To jest największe... największy rozmiar z jelit baranów, 26-28, kaliber oczywiście. Jeśli chodzi o wytrzymałość tych jelit, to chyba było widać. Naprawdę, to nie są sceny wycięte, ale żadną nie pękło nawet razu. Więc polecam jak najbardziej. Przyprawy również z firmy Jelux, dlatego że są dobre. Używam. Jakby były niedobre, to bym nie używał, ale używam, bo są dobre. I o to w tym wszystkim chodzi. Jak dobre, to trzeba mówić tak, jak jest, więc polecam. Kolejna rzecz. No, kolejna rzecz. Powiedz. Grupa na Facebooku. Tak, grupa na... Swońskie gotowanie i wędzenie. Swońskie. Swońskie. Wiktor kiedyś powiedział, jak był mniejszy. Swońskie, witam na kanale Swońskie gotowanie. No to stoi z tyłu. Więc grupa na Facebooku Swońskie gotowanie i wędzenie. Jeszcze raz, Swojskie gotowanie i wędzenie. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych być na tej grupie. Pyszne i piękne. Polecam, cześć.